W najbliższy piątek rolnicy rozpoczną 30-dniowy protest. Planują blokować przejście graniczne z Ukrainą oraz drogi i autostrady we wszystkich województwach. Przedstawiciele związków i organizacji rolniczych przybyli dziś na spotkanie do Ministerstwa Rolnictwa. Było dużo problemów związanych z potrzebą ograniczenia Zielonego Ładu, że to w sposób istotny hamuje rozwój rolnictwa, ogranicza konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec towarów, które napływają z innych regionów świata, a szczególnie z Ukrainy. Mówił po spotkaniu z rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. To nie tylko obawy polskich gospodarzy. Mówimy jednym głosem i powstaje solidarność rolników europejskich, że tak powiem, która mówi w zasadzie o tym samym. Zielony Ład, Ukraina, ekoschematy, to wszystko, co dzisiaj boli rolnika. Mówił przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański. Dlatego rolnicy protestują w całej Europie. To protest włoskich rolników. Kolumna traktorów ruszyła na Rzym. Będziemy dalej protestować. Wysunęliśmy żądania i nadal czekamy na stosowną reakcję. Potrzebujemy pomocy, która jest dla nas bardzo ważna. Zrobimy wszystko, aby tę pomoc otrzymać, zwłaszcza my, młodzi ludzie. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, możemy stracić przyszłość. A to z kolei Hiszpania. Rolnicy zablokowali ruch na niektórych głównych autostradach. Postulaty wszędzie te same. Demonstrujemy przeciwko Europie, przeciwko wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, biurokracji, którą mamy, i przeciwko krajom trzecim, które wprowadzają produkty do kraju bez kontroli sanitarnej i nie możemy z nimi konkurować. W Polsce w najbliższy piątek rozpocznie się 30-dniowy protest. Blokowane będą drogi i autostrady we wszystkich województwach. 9 lutego rolnicy w całej Polsce mobilizują się. 24 pokazaliśmy strajk ostrzegawczy. Teraz 9 mobilizujemy się, zamykamy drogi. 20 jest już zgłoszony marsz gwiaździsty na Warszawę. Dlatego 20 jest przygotowane, granica Polski musi stanąć z Ukrainą. To nie tylko zboże, to wszelkie produkty, dolewka do paliw, to są ziemniaki, dzisiaj już wchodzi mięso, praktycznie wchodzi wszystko. Cukier, który jeszcze rok temu nie wchodził, wchodzi. Także my się nie godzimy na to, my chcemy pracować, my się pracy nie boimy, ale na równych warunkach. Mówili po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa przedstawiciele rolniczych związków zawodowych. Bruksela przestraszyła się tego europejskiego zrywu rolników. Komisja Europejska robi mały krok wstecz. Jej szefowa Ursula von der Leyen poinformowała o wycofaniu projektu ograniczającego stosowanie pestycydów w unijnym rolnictwie. Projekt zakładał ich redukcję o 50% do 2030 roku.